Mamy nadzieję, iż ekspozycja, którą za chwilę Państwo zobaczycie, będzie niecodziennym przeżyciem, inspirującym do głębszych przemyśleń nad wspólnym dziedzictwem chrześcijaństwa, jakim jest ikona. Że warto zastanowić się nad każdą ikoną, przyjrzeć się, odebrać ją zarówno jako dzieło sztuki, ale też jako sakrum. Poszukać w każdej ikonie drogi. Poszukać słowa. Poszukać modlitwy. Staraliśmy się oddać chociaż częściowo klimat, jaki panuje w muzeum w Sudrasie. Bo jest to namiastka tego, co można tam zobaczyć. Jeżeli ktoś będzie miał kiedyś okazję, naprawdę polecam. Gdyż przeżycie to nie jest jedynym, to jest niemal przeżycie mistyczne. U nas udało się ten efekt uzyskać na drugiej sali. Choć jest to naprawdę niewielka część tego efektu. Ale polecam zobaczyć, jeszcze raz jak powiedziałem, przeżyć każdą ikonę. Zapraszam.